Dlaczego pani startuje w wyborach w Stepnicy? Od jakiegoś czasu spotykam się z mieszkańcami Stepnicy, rozmawiam z nimi i jestem zaskoczona brakiem komunikacji pomiędzy obecną władzą a mieszkańcami. Zdecydowałam się startować, ponieważ uważam, że takie problemy jak biogazownia, która ma powstać w Łące, czy problem wiatraków, który jest od dłuższego czasu obecny na terenie gminy, powinien być załatwiony tak, jak tego chcą mieszkańcy. Dlatego zdecydowałam się startować, ponieważ widzę tutaj ogromny potencjał wśród mieszkańców, a także na całej ziemi stepnickiej.